Czy co, kogoś będziesz się bał? Nie. Jechać? Na pewno? Sure? Dawaj buzi, tacie. Hello. Good evening. He's going alone. Okay. Okay. If you know where? The application notes. Yeah, yeah. Okay? Okay. Okay, thank you. Good wish. Good night. And you. I tak to, kochani, mój 11-letni syn pojechał sam Uberem. Witam wszystkich, cześć kochani, poniedziałek, nowy tydzień, czas rozpocząć, nowe wyzwania, jak zawsze, paczki, 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 kochani, piękna pogoda, słoneczko, ciepło, powiem wam tylko, że wczoraj w niedzielę miałem Kubę odwieźć do mamy, ale że jeszcze tego MOT nie zrobiłem, więc mówię, nie będę ryzykował jeździć w niedzielę bez, bo w niedzielę, wiecie, jeszcze policji sporo jeździ, łapią pijaczków itp. itd. Więc pytam się go, mówię, słuchaj, to może pojedziesz Uberem, zamówię ci Ubera i pojedziesz. On taki trochę, wiecie, nie? Pierwszy raz sam, trochę spękany był taki, ale mówię do niego, no to ty chcesz sam do szkoły już jeździć i ze szkoły autobusem, a boisz się Uberem jechać? Przecież Uberem to ja mam zdjęcie kierowcy, nazwisko, telefon, wszystko. No to stwierdził, że pojedzie, to mówię do niego, no to weź sobie tablet. Jak wsiądziesz do taryfy, zadzwoń do mamy na FaceTime, będziesz się z nią widział i całą drogę będziecie sobie gadać. No i tak zrobił, kochani, dojechał, dzwonię do niego i mówię, pytam się, dojechałeś? Dojechałem, ale o to się go zapytam później, jak wrażenia. Dzisiaj, kochani, mało będzie nagrywane z trasy, dlatego że idzie to jakoś szybko, dzisiaj już dopiero godzina, zaraz wam powiem, 10:05, już mam zrobione 18 zrzutów z 40. Ale mam 3 szpitale dzisiaj i te szpitale będę chciał nagrać, pokażę wam, jaki jest Saigon w angielskich szpitalach, kochani. Nowy tydzień, kochani, zapraszam na vlog mieszany, mieszany. Powiem wam, kochani, że znowu mam wojnę z YouTube'em, dlatego że dwa ostatnie filmy, co widzieliście albo nie, są zablokowane, jest ten... Żółty dolar się pojawił, jest napisane, że treści nie nadają się dla reklamodawców, bo coś tam, coś tam. Powiedzcie mi, kochani, co w tych filmach dwóch ostatnich jest nie tak. Ani nikt nikogo nie wyzywa, nie ma żadnych treści dziwnych, a jest zablokowany ten właśnie ostatni vlog i przedostatni vlog. Oczywiście się odwołałem jak zawsze, ale to trwa tydzień. Więc, kochani, nie wiem, o co im chodzi. I teraz jest tak, że jak mi zablokowali dwa filmy, to następne 20 z automatu też będą blokować. Bo tak jakieś durne przepisy mają w tym YouTubie. Więc, kochani, nie wiem, o co chodzi. Naprawdę, oglądam różne filmy na YouTubie i na niektórych filmach są takie normalnie tragedie pokazywane, jakieś przekleństwa i to i tamto. I jakoś to działa, a u mnie na kanale, kochani, bum, żółty dolar, bum, żółty dolar, nie? Naprawdę, no, nie rozumiem to, o co tu chodzi. Czemu oni tak blokują? No ale jak blokują, to znaczy, że coś tam jest nie tak. Kochani, jadę dalej. Dzisiaj parę flatów, ale idzie to, mówiłem wam, w miarę szybko. Więc czekam tylko na te szpitale, bo w tych szpitalach to ostatnio jak byłem, ja wam nie mówiłem, to się zgubiłem nawet. Więc następne ujęcia już, kochani, ze szpitala. Już przejechałem wjazd, kochani, wyjeżdżam ze szpitala, jeszcze raz muszę wjechać. Normalnie Armagedon z tymi szpitalami, wam powiem. No i co, pojechałem pod ten szpital, poszedłem na tą loading bay, gdzie się dostarcza paczki, oni powiedzieli, że tych paczek nie wezmą, a ja wam powiem, że ja nie mam czasu chodzić po szpitalu i się gubić gdzieś,
żeby paczki dostarczyć, a po drugie muszę mieć wszędzie taką kartę, żeby się drzwi otworzyły. Bo jak ja tam mam chodzić? Czyli wszystkie paczki, 3 do szpitala, wszystko fail. Więc w firmie będę musiał wytłumaczyć, że się nie da tak chodzić. Trochę lipno, no ale co ja zrobię? Kochani, jedziemy dalej. Znowu, kochani, namieszane z numeracją. Zobaczcie, tutaj jest 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, bum, 47. A gdzie numerki pomiędzy? Nie ma. W Londynie zrobiła się awantura, ponieważ rok temu policjant postrzelił gościa. Znaczy, no zastrzelił po prostu gościa, no bo był podejrzany o coś. Się okazało, że ten podejrzany jechał samochodem, który dzień wcześniej uczestniczył w jakimś tam rozrubie z użyciem broni. No i policjant po prostu, nie wiem, wystraszył się i zastrzelił tego gościa w samochodzie. I po roku czasu policjanta skazali za morderstwo. Bo przy tym zastrzelonym gościu nie znaleziono broni. I się awantura teraz zrobiła, bo policjanci powiedzieli, że oni mają w dupie w takim razie takie coś, jak oni na przykład zastrzelą kogoś, no jest podejrzenie, że może mieć broń, że może zaatakować policjantów i później pójdą siedzieć do więzienia za morderstwo, to powiedzieli, że oni dziękują za taką policję i właśnie w radiu mówili, że dużo policjantów sprzeciwia się temu i odejdzie z policji. I z drugiej strony, kochani, ludzie na ulicy mówią, że oni się czują niebezpiecznie nie ze względu na brak policji, tylko ze względu na to, że policjant może cię zastrzelić tak sobie. Więc, kochani, dziwna sytuacja powstała. Wiecie o tym, że w Anglii policjanci nie mają broni przy sobie, tylko te specjalne takie oddziały, powiedzmy, mają broń. No i taka ciężka sytuacja, nie wiem, no... Policjant czuł zagrożenie, no to wyjął pistolet i zastrzelił. Za to został skazany na znaczy jeszcze wyroku nie ma, ale jest oskarżony, skazany jest za morderstwo, ale jeszcze nie ma kary wymierzonej. Więc, kochani, dla mnie to jest takie troszeczkę dziwne, no bo jeżeli gościu, który brał udział, powiedzmy, w incydencie, w którym użyto broni i na następny dzień jechał i znowu coś odwalił, nie wiem dokładnie, czy się nie zatrzymał, czy coś takiego i policjant go zastrzelił, więc ciężko to ocenić, no ale wypowiedzcie się wy, co byście w takiej sytuacji myśleli, kochani, bo no, dla mnie policjant to policjant, no, ma podejrzenie, po to ma tą broń, mógł nie strzelać od razu, żeby zabić, ale mógł, nie wiem, w nogę strzelić albo coś takiego, ale wiecie, to się łatwo mówi, tak jak się jedzie i się pitoli do kamery, a jest całkiem inaczej jest w życiu, kochani. Więc jest afera w radiu, cały czas gadają o tym, że policjanci odchodzą, ludzie się zaczynają bać policji, bo mogą zostać zastrzeleni bez żadnej przyczyny, więc taka się zrobiła trochę, kochani, taka głupota troszeczkę. No. Jeszcze, kochani, co do tej policji, bo jeszcze dopowiedzieli teraz w radiu, że dzisiaj nie przyszło 100 oficerów do pracy, coś takiego i policja poprosiła o pomoc, kochani, wojsko. Grubo. Tu byłem przed chwilą we flacie, zobaczcie tam. Mają nawet swojego, kochani, odźwiernego. Przyszedł do mnie, mówi, zaparkuj tutaj, ładnie, zobaczcie jakiego. I jaki wyjazd do tego jeszcze ładny, zobaczcie, proszę bardzo. Ale tu jest kasy, no, normalnie sobie nie wyobrażacie, nie? Ostatni rzut, kochani, i oczywiście co? Szpital mi się znowu trafił, ale już teraz poszło w miarę szybko, bo
Znaczy, no w miarę szybko może nie poszło. Pojechałem do pierwszego budynku, to w ogóle nie wiedzieli, o kogo chodzi. Wysłali mnie do drugiego, w drugim też nie wiedzieli. Mówią, jedź do tamtego. Pojechałem do tamtego, tam mówią, że oni tej paczki nie wezmą, bo nie wiedzą, do kogo to jest. Dopiero wysłali mnie do czwartego budynku i w czwartym budynku po 10 minutach sprawdzania stwierdzili tak, że mają takiego pacjenta u siebie w szpitalu. Więc kochani, burdel tragiczny, ale mówię, skończone. Jest godzina trzecia, więc 2 godziny, kochani, skończyłem wcześniej niż było planowane i się bardzo cieszę z tego powodu, bo jadę do domu. Kuby dzisiaj niestety nie mam, bo jest poniedziałek, to jest z mamą. Jadę do domu, relaksing, kochani, obiad przyjdziemy. I co? I jutro powrót do, no, do normalności, nie? Cześć kochani, dzisiaj jest wtorek, wtoreczek, jest godzina po 6:00. Przyjechałem 40 minut wcześniej dzisiaj, bo jadę dość daleko, a druga kwestia, w wanie jest zero paliwa, więc kochani, najpierw muszę jechać zatankować, no i w trasy. A i dzisiaj Kubę już do siebie zabieram, więc trochę go ponagrywam. Kochani, jedziemy. Plusem tankowania tych vanów codziennie czy co drugi dzień to, że punkty za paliwo ładuję na swoją kartę, więc kochani, zarabiam na tym też jakieś tam pieniądze, bo w mleczarni, w mleku, jak wiecie, Patryk Miller był na tyle zaborczy, że nawet zablokowali punkty od tankowania, wszystko szło, kochani, na firmę, więc wjeżdżamy na Esso, mam kartę na Shell Esso, wbijamy się na Esso, weźmiemy paliwo i weźmiemy, kochani, coś do picia. Hej, kochani, zobaczcie, jaki jest kibel na stacji w Rybki. Ale czysto. Kochani, godzina 6:20, a zobaczcie, co się już dzieje na autostradzie. Dojechałem, kochani, do pierwszego dropu. Powiem wam, że zimno dzisiaj, ale zobaczcie, jaka fajna. Nie wiem, co to jest, jak to nazwać, czy to wioska, bo pomiędzy niczym w polu stoi takie coś. Czyli mamy dom, garaże, tutaj są flaty, czyli raz, dwa, trzy, cztery. No i tutaj domki, domki, domki i nic więcej. Czyli kochani, to taka wam kiedyś mówiłem, ta angielska nowa zabudowa. W polu gdzieś pomiędzy niczym stoi, bum, osiedle. Dobra, jadę zawieźć pierwszą pakę tutaj pod dwójkę i jedziemy dalej. Kochanie, teraz jak na mleku, czyli jeżdżę i szukam domków z nazwami. Zobaczcie, jak tutaj ładnie jest. Kochani, znalazłem. Widzicie, to jest nazwa właśnie domu. Kartka, kochani, A4 jadąc, no nie ma opcji, żeby to zobaczyć, ale ja wam mówię, mam taką apkę specjalną, że podaję kod pocztowy i wszystkie domy mi pokazuje z nas, więc jest easy. Idę z paczką, a my widzimy się już później. Powiem wam, że już się trochę przepogadza, pogoda coraz lepsza, a zapowiadają na jutro jakieś wichury potężne, podobno w Londynie, ale sprawdzałem pogodę dzisiaj, to tak nie wygląda to poważnie, ale słuchajcie, pytanie mam do was, czy gracie w lotki, w totolotki? Bo ja, kochani, gram regularnie i teraz jak jeżdżę po tych dziurach i wioskach, to staram się puszczać właśnie na takich miejscach, bo łudzę się tym, że może coś wygram. I kochani, ja przez cały tydzień zbieram te totolotki, bo mamy 3 losowania w Anglii, w poniedziałki, we wtorki, w środy, w czwartki, w soboty.
Czyli więcej losowań, ale to same gry są. Więc ja przez cały tydzień jeżdżę i kupuję te totolotki, a Kuba w niedzielę oficjalnie bierze i je sprawdza. I powiem wam szczerze, że nie wygraliśmy jeszcze nic. To znaczy wygraliśmy raz 110 funtów chyba. I przed świętami 40, o. A wy, kochani, wygraliście coś kiedyś w totolotka? Ja mam nadzieję, że kiedyś się los do nas, kochani, uśmiechnie. Czyli, kochani, jesteśmy w grze. Jak następne vlogi będą z Japonii, to znaczy, że wygraliśmy z Kubą. Jedziemy dalej. Zatrzymałem się zapalić, bo do tego Oxford mam aż pół godziny, więc... A było gdzie stanąć, więc mówię, zapalę sobie, ładne widoczki, mamy jakieś jeziorko, zalewik, zobaczcie. I to niebo, zobaczcie jakie niebo jest. A tutaj piękny dom, a la pensjonat coś, o, przyczepa. Piękne tereny, panie. Cały czas mówię, że w Anglii są piękne tereny. A jeszcze jedno, zapomniałem wam powiedzieć. Mam paczkę i zawsze jak dostarczam paczkę, to się pytam ludzi, żeby potwierdzili swoje imię i nazwisko. Dzwonię, otwiera mi Chinka, patrzę na tą kopertę, a tam coś po... No to chińskie imię, Jing Jong coś. Pytam się, can you confirm your name, please? A ona, Jong Jong, Jing Jong. Ja mówię, okej, okay, pasuje. Jak się nie zna, to się nie potwierdzi, kochani. Ale ja się tutaj nie śmieję z Chińczyków. Ja jestem fanem kanału YouTube, który się nazywa Pierogi Kimchi? Kimchi. Jak nie oglądaliście, to obejrzyjcie. Ona właśnie mieszka w Korei. Dobra, kochani, widzimy się za chwilę. Kochani, pierwszy i ostatni flat dzisiaj. Nie wiem, na którym piętrze, flat numer 19, to tak strzela. Jedziemy na piąte. Może jest na piątym, a może nie. Flat 19, zaraz się okaże. Zobaczcie, kochani, jakie piękne miejsce. Dzisiaj same mosty mam. Zobaczcie tam. Udeczki, motoróweczki. Z tej strony to samo. Zatoczka. Tam jakaś chata, chatki. O, zobaczcie tam, jak fajnie sobie mieszkać na tych chatkach. I przede mną jakiś kościół tutaj. Stoję w korku. Tutaj gdzieś mam zrzut. Zaraz nawigacja pokazuje tutaj po lewej stronie. Dostarczałem tutaj paczuszkę naprzeciwko tej rzeczki, więc wyjdę i wam ją trochę pokażę i wam nagram, bo super miejsce. Proszę bardzo. O. I tak to się ciągnie tam i do tego mostu tam, pamiętacie co byliśmy? I jeszcze za mostem. Hobby Henley. To w ogóle jakiś taki statek, jak to się mówi, taki wycieczkowy ten. A ja byłem tu. Dobra, jedziemy dalej. No i kochani, koniec pracy dzisiaj. Szybko poszło, godzinę przed czasem wróciłem, więc jest ok, jest wcześnie, jest godzina czwarta dopiero. Już się ugadałem z Kubą, mamą, czekają na mnie w mieście, bo ona mnie odebrała ze szkoły, jadę po niego. Jakieś szybkie zakupy i jedziemy do domu, kochani. Jeszcze pogadamy z Kubą za chwilę. Jak to było w tym Uberze, niech się wypowie.
I kochani, to tyle w tym vlogu. Dziękuję za obejrzenie, zostawcie komentarz, zostawcie łapkę. I tylko wam powiem, że ta Anglia wcale nie jest taka brzydka, jak się o niej mówi. Są miejsca naprawdę świetne. Kochani, dziękuję i widzimy się następnie. Cześć. Powiedz mi, tutaj do kamery, zobacz, kamery ci świeci słońce. Jak się jechało Uberem samemu? No, ale to jak sam jechałem? No. No trochę strasznie. Strasznie? Nie, no Mike, to był pierwszy raz. Ale bałeś się pana? Nie, on był miły. Nie, ale rozmawiał z tobą w ogóle? Nie? Nie. Ale sam czas byłeś na iPadzie z mamą, nie? Jest. Czyli dałeś radę? Czyli kochani, bał się chłopak, no bo pierwszy raz, nie ma się co dziwić. Okay? Nie wiem, leciał rakietą pierwszy raz, to żeby się bał. A teraz kochani, szybkie zakupy obiadowe. Zabieram was na 3 minuty, bo dzisiaj robimy co? Robimy chiński makaron z kurczakiem z piersi, z kurczaka. O. No? Wszystko mamy oprócz kurczaka i przyprawy. Mamy ten chiński nadal, więc tylko przyprawę i chleb. I sok. I płyn do fajki. Widzicie, zawsze z jednej rzeczy się robi 10, jak się wnioskuje. Dobra, idziemy. Lubisz to? Mike. Lubisz to? Tak. Ale to tak wygląda trochę tak. Mike, tak słabo. Czyli tak, to. No. Mamy mięso. Tak. Sok dla ciebie. Chodź. No. I buły. Nie? Na twoje śniadanie. Albo weźmiemy chleb tostowy. O. No dobra. Tak? Jak było w szkole? Na każdy inny dzień, dobrze. Fajnie? A pokaż ten zegar właśnie. Kochani, Kuba sobie kupił taki zegar, patrzcie. To się zakłada na palec. I sobie można nosić na palcu, o. I jest moc, tylko że mu to zżółkło wszystko. I się zdenerwował i powiedział, że ma w dupie. Więc mu zamówiłem następny. Tym razem złoty, już przyjdzie to mu... Nie zmieni koloru. Czyli kochani, bo ja już ten vlog zakończyłem wcześniej. Kuba pożegna się z widzami. Pa. I my się widzimy już w następnym. Jeszcze raz, kochani, dzięki, że jesteście. I trzymajcie się.